Szanowni Państwo, w ubiegłym roku nakładem wydawnictwa Teologii Politycznej ukazał się Ekonomik Ksenofonta w nowym przekładzie dr Doroty Tymur. Wśród dwudziestowiecznych czytelników Ksenofonta, w tym również jego pism sokratycznych, nie ma prawdopodobnie istotniejszego niż Liosztros. Obecnie przygotowujemy się w Teologii Politycznej do wydania nowego dzieła, do wydania książki Liosztrosa, która poświęcona jest komentarzowi do Ekonomika. W dialogu sokratycznym Ksenofonta, tak bowiem nazywa się ta książka, Liosztros chce przyznać szczególne znaczenie świadectwu Ksenofonta o Sokratesie. Uważa bowiem, że spośród wszystkich starożytnych autorów kluczowych świadectw na temat historycznego Sokratesa, którymi oprócz Ksenofonta są Platon, Arystofanes i Arystoteles, jedynie Ksenofont miał ambicje bycia historykiem. Nie chodzi jednak wyłącznie o kwestie historyczne, ponieważ Liosztros zwraca także uwagę na to, że w XIX wieku zakorzenił się pewien przesąd. Przesąd, który przyznawał szczególnie małe znaczenie świadectwu Ksenofonta jako autora, który nie był w stanie doścignąć geniuszu Sokratesa. Sztros polemizuje z tym przekonaniem, co więcej mówi o tym, że w naszych czasach, które chlubią się tym, że szczególnie bliskie jest im to, co ludzkie, właśnie pominięcie świadectwa Ksenofonta jest czymś znaczącym, jest czymś, co być może pozwala nam coś z naszych czasów zrozumieć. Zachęcam Państwa do wsparcia zbiórki na wydanie nowej książki, która ukaże się nakładem wydawnictwa Teologii Politycznej, czyli Dialogu Sokratycznego Ksenofonta, komentarzu do Ekonomika autorstwa Liosztrosa. Bardzo Państwu dziękuję i proszę o Państwa hojność.